Tennis Breakfast Podcast wraca po przerwie. Wraca na początek z gościem, z Piotrem Gadomskim. Cześć Piotrek, witam cię serdecznie. Bonjour, sawa wszystkim, witam. I ciebie również. Słuchaj, jesteśmy po pierwszym tygodniu Wimbledonu. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda ta ocena tego turnieju, tego pierwszego tygodnia, zarówno z perspektywy, patrząc z perspektywy polskich zawodników, jak i generalnie, chodzi mi o poziom turnieju, o poziom emocji, jak to po tym pierwszym tygodniu, tak z twojej perspektywy, twoja ocena tego pierwszego tygodnia? No to może zacznę od tego, od Polaków, bo żeby zapamiętać całe z tego pytania, bo było kilka wątków, no to Iga oczywiście jest w ćwierćfinale po bardzo trudnym meczu czwartej rundy z Belindą Bencic. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się aż tak ciężkiego oporu ze strony Szwajcarki. To, co warto było do zauważenia i co rzuciło mi się mocno w oczy u Szwajcarki, że ona genialnie czytała Igi grę, Igi ataki. Ona po prostu za każdym razem, gdzie Iga nie zagrała, to ona tam była i odgrywała bardzo trudne zagranie i doprowadziła w meczu do stanu takiego, że była jedną piłkę, czyli teoretycznie blisko, ale u nas zawodowców to się mówi, że niby blisko, ale daleko. No i w tym meczu tak się też jej okazało, no bo Iga świetnie ten mecz później wykończyła, zagrała, no kapitalna robota z jej strony, no po prostu taki, no aż chce się mi powiedzieć, że to jest taki damski, polski Djokovic, bo naprawdę no tutaj mentalnie któryś już raz pokazał, przecież w finale Rolanda Garrosa też no kompletny kosmos zrobiła z powrotem w finale z Muchową, gdzie była teoretycznie już na łopatkach, wyglądało to tak, jakby miała się rozpaść, a ona jednak się wzięła w garść, więc naprawdę no Polka pod tym względem jest zasłużonym numerem jeden i uważam, że dopóki będzie posiadała te umiejętności, które pokazuje właśnie mentalne przede wszystkim, bo oczywiście cała reszta też jest istotna, ale no tutaj ewidentnie mental musiał się wykazać mocno i dopóki to będzie u niej tak funkcjonować, to ona będzie numerem jeden bardzo długo. Wejdę ci w słowo, a czy bardziej Iga wygrała to spotkanie mentalnie, czy mentalnie przegrała i Belinda Bencic, twoim zdaniem? Moim zdaniem jako trenera bardziej wygrała to Iga Świątek niż przegrała Belinda, bo Belinda też jest doświadczoną zawodniczką. To nie jest już nastolatka, to nie jest dziewczyna, która pierwszy raz grała na takim turnieju, pierwszy raz taką fazę i na tak wielkim korcie. I co najważniejsze, ona w tych kluczowych piłkach, czy nawet na tych meczbolach, które były, ona nie zagrała źle, ona się nie przysłowiowo nie skitrała, tylko zagrała dobre punkty, tylko że Iga zagrała te punkty po prostu lepiej i to nie było tak, że ona zepsuła łatwiutką piłkę albo ewidentnie wstrzymała, zagrała za wolno i dała szansę przeciwnicy. Ona po prostu grała dobry dalej na swój punkt, swój tenis. No tylko, że Iga w tym momencie wyciągnęła swoją artylerię, tak? Dwa razy zagrała fenomenalne zagrania. Nie spieszyła się, no po prostu klasa. No tu nic innego nie można powiedzieć, tylko klasa. A w trzecim secie to moim zdaniem wychodzi i u każdej przeciwniczki, która będzie grała z Igą Świątek, jest to, że ona po prostu na tym tempie, na tej intensywności, żadna laska moim zdaniem na ten moment nie jest w stanie z nią utrzymać takiego poziomu gry, takiej intensywności, bo to naprawdę, nie wiem czy to zawsze tak widać w telewizji, ale ilość sprintów, ilość biegania, które jest i generowanie mocy, to wszystko pobiera energię. Jeżeli tej energii zużywam dużo, no to przykładowo, jeżeli mój bak ma 60 litrów, a Igi bak ma 80 litrów, no to ona po prostu wykorzystuje te swoje zasoby dalej, co nie zmienia faktu, że to nie jest łatwa robota. To nie jest tak, że ona ma 80, reszta 60 i już jest pozamiatane, wiecie, trzeci set i ona wszystko zrobi. Nie, nie, nie. To by było zbyt proste, ale no ma pod tym względem dużą przewagę i ją wykorzystuje, a to też nie jest łatwe, bo czasami dziewczyny mają przewagę, a nie potrafią ich wykorzystywać, więc to też jest umiejętność Polki, uważam, no. No super, no czy generalnie uważam, że z perspektywy tego, jak drabinka się ułożyła, jakbym za długo mówił, to mów śmiało od razu, bo pewnie, ja mogę gadać i gadać. Będę się wcinał, słucham. Tak, śmiało. To przed losowaniem drabinki byłem przekonany, że ona nie zagra dalej niż ćwiartka półfinał. Teraz patrząc na drabinkę, kurde, no ręce mi same mówią i uszy i nos i nie wiem co jeszcze może mówić, to prawda to nie może mówić, no ale tak sobie powiedziałem. To wydaje mi się, że nie ma nikogo tam, który mógłby jej zagrozić, żeby ona nie była w finale, bo patrząc na przeciwniczki, które będzie miała, czyli teraz w ćwierćfinale przypomnij, z kim ona gra, bo właśnie mi wypadło nazwisko z głowy. Elina Świtolina. Elina Świtolina, no jeśli mam być szczery,
nie wierzę, że tam będzie jakiś wielki drama i naprawdę no, musiałby się jakiś duży kataklizm stać ze strony Igi, żeby wpuścić Ukrainkę do meczu. W połówce bodajże tam może być Pegula, tak? Albo Wondruszowa. Myślę, że tak. No, z Pegulą czy z Wondruszową. Wondruszowa, jeżeli wygra z Pegulą, to bym powiedział, że ona może być takim czarnym koniem, takim czymś niespodziewanym. Teoretycznie znana zawodniczka, ale raczej na ziemi się wydawało, że ona jest niezła, a tu na trawie też, że tak powiem, tymi swojej lewej ręki, no coś tam musiała, że tak powiem, z formą wskoczyć, tak? Przykładowo w drugą stronę. No Muchowa przegrała w pierwszej rundzie, tak? Z Niemeyer. No nie trafiła już, tak? Roland ją kosztował za dużo. To, co uważam najbardziej pozytywne u Igi, tak kończąc już trochę temat Igi, żeby nie gadać tylko o tej Idze, to przede wszystkim widać inne nastawienie na tej trawie, co mnie zaskakuje, że ona jeśli chodzi o jej grę na trawę, to co się zmieniło delikatnie, troszkę więcej serwuje po kierunkach, mniej w ciało, co i tak nie zmienia faktu, że w ważnym momencie ona serwuje praktycznie zawsze w ciało. Ja jestem w ciężkim szoku, dalej nie rozumiem tego, dlaczego przeciwniczki, które z nią grają, nie zabierają jej tego atutu. Co znaczy nie zabierają? Nie zabierają tego, że ustawiam się w konkretnym miejscu, nie wiem, metr na przykład obok dalej, żeby jej było dużo trudniej wycelować w pewnym sensie ten serwis na ciało. Bo to nie, oczywiście, to nie jest tak, że łatwo jest trafić ten serwis. No nie, ale teoretycznie jest on procentowo najłatwiejszy do trafienia i zakładam, że ona też idzie bardzo mocno postawiła na to, żeby ten procent pierwszego serwisu był bardzo wysoki. I ja kolejną dziewczynę widzę, bo Belinda tak samo się na to łapała. Mam na myśli to, że po prostu te serwisy, które dostawała na ciało, bardzo często return oddawała słabszy. I no jestem zaskoczony, mówiąc szczerze, ja jestem zaskoczony, dlaczego przeciwniczki, które z nią grają, nie bawią się trochę więcej w takie szachy. Tak? Czyli, że wiesz, ona już podrzuca piłkę, a przeciwniczka wiesz, pół kroku jednak robi w którąś ze stron, żeby po prostu nie dać się trafić w ciało, bo to jest bardzo trudne wtedy do odbioru, tylko jednak mieć tą piłkę gdzieś z boku, żeby móc ją zagrać mocniej. No. To nie jest to szachy, piękna gra, nie? No, ale to kończę. A jeszcze pociągnąć temat Igi, już mieliśmy kończyć temat Igi, ale jeszcze pociągnijmy. Czy Iga urosła na trawie? Chodzi mi o to, mówisz, że serwuje zazwyczaj na ciało, a czy zmieniło się, powiedzmy, to poruszanie po korcie? Ona dużo wślizgów robi. Gdzieś tam to poruszanie jest trochę podobne jak te mocze czasami. Wydaje się, że no, powinna gdzieś tam dobiec normalnie, a ona wjeżdża gdzieś tam po tej trawie, ślizga się. Jakbyś to nie to poruszanie względem tego, co widzieliśmy chociażby na Rolandzie? Powiem tak, nie widziałem, nie pamiętam dokładnie, nie analizowałem tego, jak ona się poruszała w zeszłym roku. Jedno, co na pewno wyróżnia ją na tle wszystkich zawodniczek, to jest właśnie poruszanie się i szybkość tego poruszania. Przede wszystkim tego, jak ona jest w stanie się zebrać z danego uderzenia i wrócić i jeszcze wygenerować często w bardzo niekomfortowej pozycji moc uderzenia. Tak? To ją cechuje jako właściwie numer jeden, jeśli chodzi o taką dużą naprawdę przewagę nad przeciwniczkami. Względem Rolanda, ona czasem robi te ślizgi, tak jak na mączce, ale tego się moim zdaniem nie da uniknąć, bo to są już mocne też nawyki i jeżeli grasz na trawie, sezon na trawie jest bardzo krótki, bodajże 4 tygodnie, starasz się poprawić te małe rzeczy, czyli takie dobiegi do tych takich piłek, gdzie musisz troszeczkę podreptać. Ona czasami to robi, więc zakładam, że no jej główną rzeczą, którą chciała poprawić, to przede wszystkim było też to, jak nisko na nogach pracuje, bo jednak trawa ma to do siebie i szczególnie jej uchwyt forehandowy ma to do siebie, że jeżeli na takiej nawierzchni, gdzie się piłka troszeczkę niżej odbija, gdzie jest więcej slice'ów, gdzie te piłki po prostu mają no niższy kozioł, no to ona musi być niżej na nogach. A nie jest to takie oczywiste, jeżeli twoje automaty w głowie, tak, czyli automatycznie jak odbijasz piłkę, no są troszeczkę inne, że nie musisz aż tak bardzo się do tych piłek zniżać, tak. Więc mówię, te ślizgi będą, u Dzioka też one są czasami, czy u Hubiego czasami są, to są wszyscy ludzie, którzy się po prostu świetnie poruszają, ale zazwyczaj to są piłki takie już nazwijmy no, ekstremalne, tak? Gdzie już właściwie no, grają piłkę jakoś mocno do góry. No, kluczowe piłki to są te takie, jeśli chodzi o poruszanie na trawie, to kiedy mamy wymianę lewo-prawo, no i ktoś ewidentnie nie potrafi, że tak powiem, złapać kontaktu i przyczepności z nawierzchnią, bo no, prawa jest specyficzna tyle, że bardzo łatwo się na nie poślizgnąć. Dlatego musimy dreptać troszeczkę więcej niż na takiej mączce. No ale pod tym względem uważam, Iga zrobiła progres i uważam, że zrobiła wystarczający progres, żeby poczuć się na tej nawierzchni też
pewniej, bo od niej po prostu bije pewność siebie. Wiele aspektów na to wpływa. To nie jest tak, że tylko poruszanie czy jakakolwiek inna rzecz. To jest skupisko wielu rzeczy, które powoduje to, że ona, jeżeli poczuje pewność siebie i poczucie skuteczności, może być groźna na trawie dla każdego, a uważam, że przy tej drabince, którą ma aktualnie, to finał jest bardzo realny i zwycięstwo w finale też zaczyna być realne, dużo bardziej niż na przykład ja typowałem przykładowo na Rolandzie, bo moim zdaniem jakby ta czołowa trójka jest, tak? Świątek, Rybakina i Sabalenka. Ja jestem największym fanem na ten moment Rybakiny, bo moim zdaniem ma najlepszy tenis, ma bardzo dobrą głowę, bo jest wiecznie spokojna, ją zobaczyć zdenerwowaną, to ja nie wiem gdzie i kiedy. I bardzo mocno poprawiła poruszanie. I moim zdaniem ona też doskonale wie, jak grać na przykład przeciwko Idze i wie doskonale, jak grać przeciwko Sabalence. No, Sabalenka z kolei jest bardziej chimeryczna moim zdaniem. Tak, czyli może jednego dnia zagrać super, drugiego dnia trochę słabiej. Ma więcej takich wahań emocjonalnych, tak? I to też zresztą było widać po różnych rzeczach. Czy tam serial na Netflixie możemy obejrzeć, tak, gdzie ona tam sobie występuje, to widać, że tej dziewczynie po prostu tych emocji ma więcej niż taka rybakina. Rybakina wygląda tak, jakby chodziła codziennie do szkoły. Coś takiego. No, słuchaj, wiele dobrego powiedziałeś o Idze Świątek, wiele dobrego powiedziałeś o Rybakinie. A kto jeszcze po tym pierwszym tygodniu wśród kobiet zrobił na tobie największe wrażenie? Jestem też ciekawy, nie wiem, czy oglądałeś akurat mecze z jej udziałem. Ciekawy mnie twoja opinia na temat Miry Andrzejewej. Dzisiaj tak, zakończyła udział w turnieju, ale myślę, że super wrażenie, jeszcze biorąc pod uwagę, że eliminację przeszła tak bez problemu, to tych kilka meczów na Wimbledonie robi wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest 16-latka, tak? Tak, i pod tym względem na pewno robi to wrażenie, bo bierzemy pod uwagę wiek, tak? No i też jakby nie było na dany moment jeszcze miejsce w rankingu i tak dalej, więc jak ona przechodzi eliminację, robi czwartą rundę, no to jest to wynik bardzo dobry. Ja miałem przyjemność dzisiaj oglądać jej spotkanie z Madison Keys, w którym prowadziła pierwszego seta bodajże wygrała 6-2 i w drugim prowadziła 4-1, dobrze mówię? Tak jest, 4-1 na pewno. Dobrze mówię. Tak, tylko że nie oglądałem, jakby ktoś nie oglądał tego meczu, pomyśli, kurde, ale dziewczyna gra, wiesz, Madison Keys na trawie, wydaje się być też no, taką no, groźną przeciwniczką, szczególnie przede wszystkim ze względu na serwis, ofensywny styl gry. Ale Madison w tym meczu do tego stanu 6-2-4-1 nie było. Po prostu nie było. Ona grała taki kaszaloty, taki kasztan z jej strony leciał, że ja przecierałem oczy, mówię, no nie wierzę, że ona tak spięta wyszła na taką dziewczynę, 16, bo to też, pamiętaj, to nie jest też takie łatwe dla przeciwniczki, że ona wie, że ona gra z 16-latką. Ona wie, że teoretycznie powinna wygrać, no ale wychodzi na kort, jest 2-6-4-1-4. No to powiem ci szczerze, co zmieniło się od tego momentu? No Madison chyba zmieniła pampersa po prostu i zaczęła po prostu grać lepiej. Ona nawet nie było tak, że ona zaczęła grać bardzo dobrze. Ona zaczęła grać lepiej. A Andrzejewej z kolei troszeczkę zaczęła ręka drżeć pod tym względem, że być może wydawało jej się, że ten mecz już dojedzie do końca, wiesz, że to już nie będzie wielkiego grania. I potem jak się zrobiło gęsto, że tak powiem blisko, no to mimo wszystko ona jest taką zawodniczką. Tak, ona jest taką zawodniczką, mam wrażenie, tylko po tym meczu, bo nie wiem jak inne, tak, ale to co widziałem w tym meczu, która dobrze serwuje, jest wysoka i dobrze serwuje, jak na 16-latkę to już w ogóle, dużo trafia tym pierwszym serwisem, więc to jest też bardzo, bardzo pozytywne. Z kolei, ale to też nie jest tak, że ona całe życie będzie trafiać tą jedynkę, tak, więc będą lepsze dni, lepsze czasem gorsze, ale dzisiaj na pewno dużo trafia tą jedynką i z głębi kortu jest bardzo solidna. Jeśli chodzi o same uderzenia, tak czysto tenisowo, tak, czyli tam nie ma żadnej słabej strony, nie, że ona ma forehand słabszy, czy czasami u kobiet może się zdarzyć, czy backhand słabszy, albo że nie umie odegrać slice'a, albo że gra go słabo. No, te takie, nazwijmy to, tenisowe rzemiosło ma opanowane w bardzo, bardzo dobrym stopniu. Jako 16-latka, tak, to robi wrażenie. Do tego wydaje być się, jak na 16-latkę, znowu podkreślam, dojrzałą tenisistką. Tak? Czyli to jest dziewczyna, która ma 16 lat, ale na korcie tego w ogóle nie widać. Dojrzało, ale czy nie trochę nerwowo, bo mam wrażenie, że taka ambicja chyba ją czasami przerasta, w sensie przegra kilka punktów i gdzieś tam rakieta poleci, jakaś tam dyskusja z sędzią. Byłem akurat na eliminacjach i też widziałem trochę meczów z jej udziałem. To ma takie momenty, gdzie no, wydawałoby się, no, dziewczyna młoda, cała przyszłość przed nią, a chyba trochę taka ambicja ją tam gdzieś momentami, gdzieś tam w głowie gdzieś tam się gotuje za mocno. No,
powtórzę się, 16 lat dziewczyna, hormony buzują, wszystko tam to jak ona się zachowuje na korcie, to i tak jest naprawdę bardzo spokojna dziewczyna, naprawdę. Przy tym poziomie gry, który ona ma, przy tym, bo tego czasami ludzie sobie nie zdają sprawy, tak? To są ogromne emocje, które siedząc przed telewizorem, czy na kanapie, czy po prostu kibicując, tak? My czasami mamy te emocje tylko i wyłącznie siedząc z boku, oglądając coś, ale jakby moc tych emocji, które masz w sobie, jak wychodzisz na kort, jest nieporównywalnie większa. To ciężko, to po prostu, załóżmy, że miałbyś sobie przypomnieć albo wyobrazić, no bo nie wiem, tak, ale taki najtrudniejszy, najgorszy, najbardziej stresujący moment w swoim życiu, to porównałbym to, że ten mecz to jest w pewnym sensie za każdym razem coś takiego. Z tym czymś takim musi się zmierzyć dla większości zawodników, bo niektórzy przychodzą, nie wiem, Nick Kyrgios na pewno nie podchodzi tak do swojego tenisa, to na pewno, albo Bublik. Tak, ale mimo wszystko, a u kobiet to zdecydowanie częściej się zdarza. Nie chcę powiedzieć, że zawsze, bo to nie o to chodzi. W ogóle nie oceniam tego. Po prostu kobiety są bardziej, moim zdaniem, emocjonalne. I to ma swoje piękno. Ja w ogóle kiedyś, jak sam grałem, to patrzyłem na damski tenis i mówię, Boże, ale tragedia, nie? Że tego się nie da oglądać. A teraz z kolei, jak już jestem trenerem i facetów, i kobiet, patrzę z innej strony, to powiem ci szczerze, że tak wiele meczy widziałem ciekawych damskich ze względu na obrót sytuacji, na to, że jedna nie potrafiła wygrać czegoś, druga nie skończyć, trzecia coś tam, wiesz, tych zmiennych, dzięki temu dodatkowych emocji po prostu jest więcej. I mi się to w pewnym sensie zaczęło podobać, no bo brak przewidywalności jest w pewnym sensie pociągający. U mężczyzn z kolei no, jakość tenisowa na pewno jest wyższa, ale też jak wcześniej jako zawodnik negowałem na przykład to, żeby, znaczy negowałem, nie byłem jakoś wielkim zwolennikiem tego, że kobiety powinny na przykład zarabiać tyle samo co mężczyźni. To teraz wychodzę z założenia i moje zdanie jest takie, że powinny zarabiać tyle samo, ale nie z tego względu, że mają tą samą jakość gry, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że one poświęcają tak samo dużo czasu, czasem nawet i więcej swojego zdrowia psychicznego, bo facetów to czasem mam wrażenie po prostu mniej kosztuje emocjonalnie, do tego, żeby być najlepszą zawodniczką, tak, czy w ogóle najlepszą wersją siebie. Inna kwestia to oczywiście już są sprawy biznesowe, tak, typu, nie wiem, długość relacji, sponsorzy, kto chce to faktycznie oglądać, kto nie. Ale pod tym względem ja się bardzo cieszę, że na przykład na Wielkich Szlemach faktycznie ta pula nagród jest taka sama dla kobiet i dla mężczyzn, bo no, robi to wrażenie, tak jakby będąc w tym wszystkim i patrząc na to, jak te dziewczyny, i to nie tylko pierwsza setka, tak, tylko ja mówię o dziewczynach, które są w drugiej setce, w trzeciej setce, no kurde, dziewczyny naprawdę, patrząc, przyjeżdżasz na taki turniej, nawet tak jak teraz siedzę w Lizbonie na 25 i mam kilkanaście dziewczyn, które były na eliminacjach Wimbledonu. Jedna chyba przeszła te eliminacje Wimbledonu. Nie jedna była już w głównej drabince Szlema i one wszystkie walczą o to, żeby wrócić. Warwara Lepczenko, dziewczyna 20, tam z hakiem była, ona akurat chyba za doping wraca albo coś takiego. I ona jest tu, ona tu gra eliminację. Więc naprawdę, no. Poziom aktualnie kobiet, bardziej ich zrównoważenie, tak? Czyli jak on się mocny zrobił, podobny, to jest największa moim zdaniem różnica. I jak też rozmawiałem na ten temat i z Iśką, czy tak, pytałem Angie Kerber, pytałem Sabinę Lisicką, pytałem Karolinę Woźniacką, no wiadomo, wszystkie akurat laski, które gdzieś tam po polsku mówią i miałem okazję gdzieś tam spotkać. No to tak próbując, że tak powiem, stworzyć jedno zdanie z tego wszystkiego, to każda z nich mówi, że tenis stał się bardzo fizyczny, przez co stał się dużo bardziej wyrównany. I Sabina jakby dodała na przykład, że według niej troszeczkę mniej taktyczny ze względu na to, że jest więcej w tym wszystkim siły. Czy ja się z tym zgodzę? Czy to dobrze, czy to źle? Dla kibica, dla tych, którzy tam śledzą rozgrywki, dla atrakcyjności generalnie tego, co się dzieje, co śledzimy w telewizji. Czy dobrze? Kurczę, wydaje mi się, że raczej oglądalność tenisa, wydaje mi się, ale nie jestem pewien, tutaj możesz mnie sprostować, jeżeli masz takie informacje, że rośnie, ale czy dla atrakcyjności tenisa uważam, że najlepsze są mimo wszystko, nieważne jakie, ale ważne, żeby były emocje. Najpiękniejsze to były, no, za naszych tak czasów, no to moje, to jak byłem młody, to Agassi z Samprasem, później Federer z Nadalem. No to było coś pięknego, coś niesamowitego, ta różnorodność stylów, ale mimo wszystko jeden i drugi
był tak bardzo skuteczny, osiągał sukcesy, potem zmienia, wiesz, te predyspozycje co do nawierzchni, Nadal na ziemi, Federer na trawie. No to wszystko po prostu budowało coś niesamowicie pociągającego. Dlatego moim zdaniem też ten Djokovic, który wyskoczył jako trzeci, on po prostu mimo tego, że jest genialny i pewnie gdyby on wyskoczył później, po czasie Nadala z Federerem, to być może miałby jeszcze większą i lepszą publikę, tak? Ale przez to, że on w pewnym sensie popsuł tą rywalizację ich i dołączył do tego takiego wyścigu, ale nie było w stanie, jakby nie było można go do końca określić, jakim on typem zawodnika jest. Czy on jest takim, wiesz, ofensywnym gościem, czy defensywnym, czy jak on na wierzchnię najbardziej lubi, kurde, bo jak zapytasz teraz kogoś, to chłop wygrał 9 razy Australię chyba i nie wiem, 6 albo 7 razy Wimbledon. No, zaczyna się to robić taki, wiesz, all court player, no. Niestety, no, to się... Dokładnie, no i teraz już tak może płynnie właśnie przechodząc jeszcze do Wimbledonu, czy ktoś Djokovicowi jest w stanie w tym turnieju zagrozić realnie w zdobyciu tytułu? Ja zawsze uważam, że realnie zawsze ktoś taki jest, bo bez względu na to, kto będzie w danej fazie turnieju, nieważne jakie to jest nazwisko, to znaczy, że ta osoba zasłużyła na to, żeby w tej fazie być i szczególnie na trawie, trawa jest bardzo specyficzna. Ja wiem, że Djokovic tam nie przegrał bodajże od 10 lat na tym centralnym, więc on tam już powinien mieć swoje krzesełko chyba tam, nie muszą wymieniać tych krzesełek, tam jedno powinno być Nole Djokovic, ale nigdy nie byłbym pewny i moim zdaniem Djoko nie jest w najwyższej formie. Bo nawet dzisiejszy mecz z Hubim pokazał, ok, mentalnie jest kotem, to bezwzględnie, no to gość po prostu jak ma, miał jeden moment zawahania z Hubim, tak, który, ale to był mały moment zawahania, to nie, że on coś, wiesz, drastycznie spitolił, tylko po prostu nie zagrał tak dobrze, jak na przykład, podam przykład przy 5-4 w czwartym secie, no Gragę ma, Hubi ma jeszcze, wiesz, nadzieję na to, że zrobi jeszcze jakąś szansę, może jakiekolwiek, wiesz, no to gościu dwa asy, trzeci wygrywający, czwarty, dziękuję, do widzenia. Pozamiatane, tak? No pod tym względem Djoko jest straszliwy, jest bezwzględny i jakbym miał powiedzieć, wskazać jedno nazwisko, nie czuję, żeby to był Alcaraz, ale tylko ze względu na to, że on na trawie traci dużo jakości pod względem poruszania się, nie jest w stanie tak dobrze tego robić jak na mączce czy jak na hardzie. Z kolei Djokovic rośnie dzięki temu, że mimo tego, że to poruszanie mają pewnie podobne na innych nawierzchniach, no to na trawie Djoko robi to po prostu lepiej. A dochodzi do tego oczywiście doświadczenie i tak dalej. No, Alcaraz sprawdził Berrettiniego dzisiaj, tak, czy jeden w setach. Kurde, jakbym miał tak się jeszcze pomyśleć, to nie wiem, czy taki Medwiediew nie będzie najgroźniejszy dla niego, wiesz, bo dobrze serwuje. Z nim trzeba dobrze serwować, bezwzględnie, bo on za dobrze serwuje i za dobrze returnuje, żeby połączyć, jakby łącząc te dwa fakty razem, tak jak Kubi powalczył, no moim zdaniem zagrał bardzo dobry mecz. To że to będą że to będzie mecz, że będą decydować pojedyncze piłki, to było wiadomo już dwa dni temu, czy tam przedwczoraj. Ja też gdzieś wypowiedź dałem dla Michała Pochopienia, no to dokładnie to samo powiedziałem i taki ten mecz też był. No strasznie szkoda, że on nie wykorzystał tych szans więcej, no ale to się łatwo mówi, mówię, tak, tutaj sobie siedzę na krzesełku, tak, dużo trudniej, to wiesz, to ciężko sobie wyobrazić, tak jak pamiętam kiedyś, komentowałem w Eurosporcie, już nie pamiętam, z kimś ze starej gwardii, starszej gwardii, nie starej, przepraszam, starszej gwardii panów. I pamiętam, to taka piłka była, wiesz, Australian Open, piąty set, chłopie grali 4,5 godziny, tam po 5, po 30, piłka w półkortu i on zepsuł forehand, nie? I komentarz, że o Jezu, jak on może taką prostą piłkę zepsuć, nie? Ja mówię, wiesz co, ale tak po 4,5 godzinie, jak tam, to chyba była trzecia runda, albo grasz o czwartą rundę, już pomijając ile tam pieniędzy i punktów tego wszystkiego, to ta piłka waży tak, wiesz, no stonę, nie? To wydaje się to być proste, ale ta piłka waży stonę, nie? I jak psujesz taką piłkę, to jeszcze nie dość, że zepsułeś ją, to jeszcze musisz się z tym zmierzyć mentalnie, nie? Więc to taka piłka jest no, trudna, dlatego każdy na przykład atak Hubiego, który on atakuje, teoretycznie te piłki się wydają się być dla ludzi proste. One nie są proste. No właśnie, ale spotkałeś się z takimi opiniami tego typu, jejku, jak Hubert mógł to zepsuć, jak nie mógł zaserować w pierwszym secie bodaj tego jednego asa więcej, tak, w tej breaku przy bodaj 6-5. Wszystko szło ekstra, jeden moment. Słaby, po prostu słaby. Ja takie opinie słyszałem i trochę mnie to przeraża, że tak wiele ludzi takie mają podejście, że czemu on tego nie domknął?
Znaczy, powiem tak, to ja nie muszę słuchać innych opinii, bo ja czasami swoją własną też taką mam. Mówię, Boże, czemu nie mogłeś tego trafić, tak? Tylko, że to jest pierwsza reakcja tylko i wyłącznie i sama czysta, piękna emocja, tak, związana z tym, że no, kibicujesz komuś i ten ktoś... I chcesz, tak? No nie, tak, i chcesz, życzysz mu jak najlepiej i ta osoba nie trafia i mówisz, kurde, jak on mógł tego nie trafić, tak? No ale z drugiej strony, no, z mojej perspektywy, no, ja doskonale wiem, jak trudne są to rzeczy i to, co mnie najbardziej zastanawiało, na przykład jeszcze tak płynnie przechodząc do Hubiego, ja widziałem, miałem okazję oglądać go podczas turnieju w Monte Carlo. Nie wyglądał dobrze tam, jeśli chodzi o samą grę. Zrobił trzecią rundę. Dużo takich rollercoasterów tam było. On w pierwszej rundzie wygrał w trzech setach, drugą w trzech setach. Potem bodajże z kim on trzecią rundę przegrał? Trzecią jeszcze chyba wygrał i potem przegrał z Sinerem też. I jeszcze mógł wygrać, w ogóle miał też dwie meczówki chyba. To tam, co się rzuciło w oczy, to, że w ważnych momentach popełniał niewymuszone błędy. Czyli to nie było tak, że on na przykład podejmował ryzyko i chciał zagrać, wiesz, jakąś ofensywną akcję, tylko po prostu przegrywał wymiany poprzez niewymuszony błąd, nie próbując grać ryzykownie. Czyli taki, no, niespodziewane te błędy. I w pierwszym secie z Dziokiem zrobił dokładnie to samo. Czyli popełnił proste, niewymuszone błędy, nie próbując nic skonstruować, tak? Bo co innego, jak na przykład przegrał bodajże drugiego seta, nie? Że zagrał atak z forehandu, dobrze zaserwował, piłka wróciła i on zagrał z forehandu atak, tam odwrotny forehand w połowę dyblówki. No to tu przynajmniej atakował, tak? Czyli no, to, co powinien zrobić, to zrobił, a że nie trafił, no trudno, no jedziemy dalej, tak? Ile, jakby policzyć, ile on takich ataków w takim meczu miał, ile trafił, a ile nie trafił, to i tak na pewno wychodzi na duży plus. No, kluczowe są te, no, piłki w tych kluczowych momentach, żeby wygrywać te najważniejsze punkty, tak? Które decydują o tym, czy się wygra, czy przegra. Ja się bałem trochę, znaczy bałem, tak? Delikatnie, no bo bez przesady, że jakoś mocno, ale no Hubert ten sezon na ziemi nie miał najlepszego, tak? Co prawda on na Rolandzie bodajże zrobił tą trzecią czy czwartą rundę, nie? Dobrze mówię? To jest dobre pytanie, czy trzecią czy czwartą. Zaraz sprawdzimy. Bo już tak szybko to leci, że człowiek nie, niekoniecznie pamięta, ale no po prostu ten sezon na mocy nie był jakiś wybitny i on się też cieszył z tego, że on już na trawę przechodzi, ale na tej trawie też jakoś fantastycznych wyników nie zrobił, tak? Oczywiście mówię względem jego, no bo to jest gość, który, no, jest w okolicach top 10 albo... Trzecia runda na French Open. Czyli jeżeli mówimy o trzeciej rundzie na Rolandzie, że to jest słaby wynik, no to wiadomo, ja powinien sobie strzelić w łeb, bo trzecia runda na Rolandzie to też jest bardzo dobry wynik, ale oczywiście porównuję to jakby do jego rankingu, do jego predyspozycji, które ma, no to się... Troszkę obawiałem tej trawy i tego Wimbledonu. Mimo tego, że on mówi, kocha tą trawę, ale no, tych wyników przed Wimbledonem jakichś fantastycznych nie było. Tak jak wcześniej, że na przykład wygrał Halle, tak, czy coś. No to tu tego nie było. I te trzy mecze, które on wygrał, napakowały go pewności u siebie niesamowicie. On też ten mecz z Dzioku grał naprawdę bardzo dobrze. No, serwował wyśmienicie. No właśnie, ja sobie zanotowałem te liczby serwisowe z tego meczu z Dżokowiczem. 33 asy, 73% trafionego pierwszego. 81% wygranych punktów po pierwszym serwisie, no robi to wrażenie, nie? Jak się tak spojrzy i biorąc pod uwagę, z kim on grał w ogóle, tak? No tak, tak. I to oczywiste, no jest teoretycznie fenomenalne. Nawet bym powiedział, że to są fenomenalne. To nie są dobre, to są fenomenalne liczby. To jest coś, co się bardzo rzadko spotyka, a już w ogóle z Dżokowiczem to już jest kosmos. I zadaję sobie sam pytanie, jak to jest możliwe, że on taki mecz wtedy przegrywa, nie? Tak się wydaje, tylko i wyłącznie patrząc na liczby. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, kurczę, ten break, który on w czwartym secie stracił, no nie chcę powiedzieć, że tam była nonszalancja. Kurde, dobra, tam była nonszalancja. bo tak mi się wydaje, bo z drugiej strony, ja moim zdaniem to jest tak, że masz gościa, który ma 20, bodajże już 6 albo 7 lat, nie? Kasy już ma na pewno wystarczająco, że on, oczywiście on ma dużą ambicję na pewno, żeby wygrywać i grać o największe trofea i pewnie nawet nie patrzy na kasę, ale chodzi mi o fakt, że w tym wszystkim też musisz czasem odnaleźć taką radość, czystą radość z tego, co robisz. I wydaje mi się, że on w takich dwóch czy trzech sytuacjach dzisiaj, znaczy ogólnie w tym meczu, bo niekoniecznie dzisiaj, takiej radości trochę w pewnym sensie sam poszukiwał.
I on ją znalazł. Tak mi się wydaje, że on ją znalazł, tylko niestety tym czwartym secie okazała się być ona połączona niestety z brutalnością i przełamaniem, bo tam ten jeden błąd kosztował go po prostu więcej. Potem zrobiło się, że tak powiem, wiesz, bliziutko, no i zrobił się z tego break, którego już się nie udało mu odrobić. Ale naprawdę, no fenomenalny mecz w jego wykonaniu. Ja uważam, że w ogóle też jego sposób gry. Jemu się często zarzuca, że on gra zbyt pasywnie, nie? Biorąc pod uwagę ten taki serwis, który ma, no to już w ogóle, tak? Dla kibica, który patrzy z boku, kurde, wiesz, masz Rublewa, masz, nie wiem, Federera miałeś, tak? Czy Nadala z forehandu, którzy, wiesz, no są turbo ofensywni. Tylko że on ewidentnie nie jest tego typu graczem, który jest ofensywny. Jego, moim zdaniem, tak? Ja mówię tylko osobiste swoje zdanie, ja go kategoryzuję w pewien sposób. To jest zawodnik, który ma świetny serwis, świetnie się porusza i dzięki temu poruszaniu jest w stanie bardzo dużo piłek wybiegać i przez bardzo długą część swojej kariery on w ten sposób grał. I to było skuteczne. Teraz im wyżej jesteś, tym orientujesz się, że jak nie będziesz bardziej zdecydowany, nie będziesz więcej nacierał, to z tymi najlepszymi będzie problem, bo oni z każdej sytuacji, w której ty zagrasz niewystarczająco dobrze, oni z tej sytuacji skorzystają. I on to cały czas rozwija. I to widać. Chciałoby się widzieć. A to nie jest trochę tak, że jak gra z tymi silniejszymi, to wtedy idzie trochę mocniej do przodu, ma trochę więcej luzu moim zdaniem, niż w tych meczach, gdzie ma rywali gdzieś tam bliżej rankingowo siebie albo niżej notowanych, gdzie on jest faworytem, że tutaj jest trochę taka różnica, jak się spojrzy na Huberta z meczu z jakimś tam Dżokowiczem chociażby, a z meczu z jakimś niżej notowanym rywalem. No, nie wiem, tak mi się wydaje, że trochę gdzieś dwóch Hubertów mamy w takich spotkaniach. Bardzo możliwe. Też trzeba pamiętać o tym, że wychodząc na wyżej notowanego przeciwnika, masz teoretycznie tak zwanego underdoga, tak? Czyli no nie masz aż tak dużej presji, jak w porównaniu w momencie, kiedy ty jesteś tym faworytem. Ciężko mi powiedzieć, musiałbym każdy przebieg meczu, każde spotkanie i więcej jeszcze właściwie tak znać Huberta na ten temat, żeby coś więcej powiedzieć. Wydaje mi się ogólnie, że to jest facet, który dzięki temu, że tak świetnie się porusza, bo przy tym wzroście porusza się genialnie. To jest coś, co jak przykładowo na piedestał wynosimy Igę Świątek, no to Hubi na pewno jest w czołówce poruszania się. Przy tym wzroście robi to kapitalnie. I w pewnym sensie to jest też przyczyna moim zdaniem tego, że on w młodszym wieku, ale troszeczkę we wcześniejszych latach, on dzięki temu bazował na tym, że mnóstwo punktów był w stanie wybiegać, nie podejmując zbędnego ryzyka, dlatego aż tak bardzo nie rozwinął tej ofensywnej gry. W momencie, kiedy dorósł, kiedy dojrzał, kiedy stało się oczywiste, że dla niego 220 za serwowanie to nie jest problem, no to tych okazji do ataku zrobiło się zdecydowanie więcej. Tak? I moim zdaniem tu na trawie robił to dobrze. Dużo z tego korzystał, starał się to robić. To, co najtrudniej mu idzie, to na pewno jest na mączce, no bo tych okazji tam jest mniej, a nawet jak są, no to one wzbudzają dużą presję, żeby to zrobić. To nie jest jego natura, to widać, słychać i czuć, ale rozwija to, więc oczywiście chciałoby się, żeby to rozwijał szybciej, bo patrzymy na innych zawodników, którzy mają inne style, na przykład bardziej ofensywne, no takiego Rublewa. No jakby Rublew miał trzymać piłkę z forehandu, wiesz, lewo, prawo, no to ci gwarantuję, że on po secie by powiedział do domu, nie? No, a on musi grać szybko, no tak, taką ma już naturę, tak się uczył, tak gra, no i to też jest piękne w tym sporcie, że taki zawodnik jak Hubi może się rozwijać i patrzeć jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Wiesz, jeżeli mielibyśmy sobie powiedzieć, że on dzisiaj przegrał z Dżokowiczem, żeby za rok z nim wygrać na Wimbledonie, ja bym to wziął w ciemno. Okej, a powiedz mi, jak widzisz generalnie ten turniej męski, tę rywalizację, bo w ćwierćfinałach mamy dwóch nierozstawionych zawodników, Safiulina i Eubanksa. No i teraz pytanie, jak ci się oni widzą w ogóle w tym turnieju do tej pory, bo dla mnie to jest mega zaskoczenie, szczególnie Amerykanin, że on jest w stanie dojść do takiego etapu, gość, który jeszcze miesiąc temu czytałem jego wypowiedź, powiedział, że trawa to jest najgłupsza nawierzchnia do grania w tenisa.
Natomiast teraz już się poprawił, że to jest jego ulubiona nawierzchnia do gry w tenisa, więc metamorfoza niesamowita. Znaczy on wygrał bodajże w Hiszpanii, nie? 250 tak, Majorkę wygrał, na trawę. Więc z tą trawą się zaprzyjaźnił już trochę wcześniej. Wiesz co, Eubanks przede wszystkim jest bardzo szczupły, bardzo przypomina budową Miedwiediewa, Huberta jakby nie było. Świetnie się porusza jak na ten wzrost, dobrze serwuje i złożył klocki, że tak powiem, tak? Czyli poczuł to, co ma robić dobrze na tej nawierzchni, nie ma co ukrywać. Dobrze też trafił, jeśli chodzi o drabinkę na zawodników, którzy może czasem są wyżej w rankingu, ale niekoniecznie czują najlepiej trawę. Safiulina nie widziałem, nie znam, nie mam pojęcia, kto to jest, może się wstyd przyznać, ale aż tak bardzo mocno, wiesz, nie śledzę poczynań tego faceta. Więc nie wiem, czego się po nim spodziewać, bo nie widziałem nawet jednej piłki w jego wykonaniu. Okay. Wiesz co, poczekaj minutę, tylko muszę skoczyć tutaj, drzwi otworzyć jedne. Sorry, bo jestem... Okay. Safiulina nie widziałeś, natomiast on będzie grał z Jannikiem Sinnerem. Sinnera pewnie w akcji widziałeś, tak zakładam, w tym turnieju. No, czy to jest gracz skrojony pod trawę, czy niekoniecznie? Bo ja tam też nie powiem, że wszystkie mecze Safiulina widziałem, ale jakieś tam fragmenty tak, i wydaje się, że to jest taki zawodnik, tak mający trochę parcie ofensywne, trochę pójście na siatkę. Wydaje mi się, że Sinner, będący faworytem, bądź co bądź w tym meczu, niekoniecznie musi mieć łatwą przeprawę tutaj na tej trawie. Wiesz co, biorąc tylko i wyłącznie pod uwagę fakt, że to jest ćwierćfinał, czyli gość musiał pokonać wystarczająco dobrych zawodników, żeby znaleźć się w ogóle w siatce, już świadczy o tym, że nie ma łatwych meczów w świecie. Nawet jeżeli ten wynik czasami wydaje się być gładki, nie ma czegoś takiego jak łatwy mecz. To nie istnieje. Dlaczego? Bo też wchodząc na taki mecz, wnosisz duży bagaż emocji jako zawodnik. Więc nie wiesz tak naprawdę, czego się do końca spodziewać. Nawet jeżeli mecz będzie trwał, załóżmy, półtorej godziny, ale ty bagaż emocji masz bardzo podobny, tak jakbyś za chwilę wyszedł i miał 5 godzin. Może ten bagaż będzie jeszcze większy oczywiście po meczu, ale wracając do tego, co powiedziałeś. Dla mnie faworytem jest Sinner. W ogóle uważam, że Sinner ma dobrą gierkę na trawę, z tego względu, że ma bardzo dobrą technikę do tego, żeby grać dobrze na trawie. Fajnie serwuje, dobrze się porusza na nogach, ma uderzenia bardzo czyste. Ja miałem też przyjemność, jak byłem z Ulą, byliśmy 2 miesiące we Włoszech, trenowaliśmy w Piatti Tennis Academy, czyli u gościa Riccardo Piatti, czyli gość, który stworzył tak naprawdę w pewnym sensie Sinnera, bo trenował z nim od 14 do 19 roku życia bodajże. Będąc tam w ogóle poznałem całą jego metodę, że tak powiem, nauczania gry w tenisa, takich key pointów w technice i tak dalej. No w ogóle to długa historia, musiałbym opowiadać. Postaram się ją skrócić. Udało mi się dorwać trzy razy właściwie tego trenera Riccardo Piattiego. Miałem przyjemność, zrobił mi takie szkolenie, przeanalizowałem razem z nim najlepszych zawodników na świecie, których on miał. Pokazywał mi wideo na przykład i co ja widzę z punktu widzenia technicznego, co ja mógłbym poprawić, nie? No i podam ci przykład, pokazuje mi Marię Szarapową, no i co ja uważam, że ona mogłaby poprawić, nie? Ja mówię, kurde, no tak sam myślę, siedzę sobie obok. Co tu poprawiać? Laska pierwsza albo druga na świecie, kilka szlemów. Mówię, co tu poprawiać, mówię, nie? Przecież to samo gra, ta maszyna sama gra. A on tam jeszcze zawsze znalazł, wiesz, jakiś mały detal, który uważa, że może sprawić to, że uderzenie będzie jeszcze lepsze. I po takiej półtorej godziny zrobił mi, się śmieję, tak, szkolenie, ale to naprawdę wyszedłem no, z pół metra wyższy. Na przykładzie Sinnera, na przykładzie Coricza, na przykładzie Szarapowej, Kostiuk jeszcze tam była, Tirstea była, ale ona akurat chyba trenowała tylko i wyłącznie z trenerem od motoryki, no ale generalnie Sinner ma technikę bardzo, bardzo dobrą i on ma coś, co na trawie jest bardzo istotne i kluczowe, czyli te zamachy, które ma przy uderzeniach, ma bardzo, jak to powiedzieć, no technicznie dobre, ale chodzi mi o prędkość z tego, jak się składasz do uderzenia. Czyli na przykład taki Alcaraz, który ze swoim forehandem jak ciągnie bardzo wysoko i inaczej się składa, że tak powiem, trochę do tego uderzenia, no to przy prędkości piłek i wysokości kozła na trawie to może mieć znaczenie, że po prostu będzie grał więcej piłek nieczysto albo spóźnione, tak? A Sinner moim zdaniem tego nie ma i on gra piekielnie czysto te uderzenia. Po prostu
no kocham go oglądać pod względem samej czystości uderzeń. Moim zdaniem Sinner ma ten, żeby być albo stać się tak naprawdę takim czołowym, naprawdę czołowym zawodnikiem na świecie, to jeszcze troszeczkę jest zawątły, jeśli chodzi o faceta. No bo nawet jeżeli chciałby być jak Dzioko, nie ma problemu, bądź jak Dzioko, tylko Dzioko jednak ma większą łatwość generowania mocy mimo wszystko. Nawet nie tyle co mocy, tylko jego efektywność jest dłuższa, czyli Sinner się szybciej męczy, mimo tego, że jest młodszy. I tu też no, długo musiałbym mówić, bo też miałem przyjemność trochę poznać tego, dlaczego tak jest, w jaki sposób on pracuje. Dla wielu ludzi byłoby to science fiction. Dla mnie też trochę było, jakby nie patrząc, bo on z nim teraz pracuje jeden z fizjoterapeutów, który był w Piatti Tennis Academy jako główny fizjoterapeuta. I Dzioko, że tak powiem, nazwijmy to, podebrał i teraz jeździ z nim na co dzień. Nie pamiętam teraz nazwiska, bo to było jakieś włoskie bodajże nazwisko, jakiś John Ludzi czy coś takiego, coś tam. No ale na pewno fachowiec. No i zgubiłem wątek, widzisz, John Ludzi. Ten Włoch cię wygłuszał. Sinner, no więc... Więc wiem, że Sinner też patrząc na drabinkę, którą ma, no to on teoretycznie powinien być w półfinale jak nic, nie? No bo tam się wykrusza, no Rud obiektywnie jest, wiesz, takim turniejem czwarty rozstawiony, no ale to jest czwarty rozstawiony, a no nie chcę powiedzieć, że baj, bo to bardzo brzydko by było, tak? Nigdy nie ma czegoś takiego. Szanuję każdego przeciwnika, każdego trenera, no, prawie, no tak? No bo czasami jak ktoś ma ze mną na pieńku, no to ja też akurat mam taki charakter. Staram się być niekonfliktowy, ale czasami to nie wychodzi. Ale bardziej zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że no Rud nie jest zawodnikiem, który na trawie osiąga wielkie wyniki i wbrew pozorom najlepszym dla zawodnika, co może się zdarzyć, to wylosować się w ćwiartce drabinki, że tak powiem, u takiego Ruda. I to samo, co się zdarzyło u kobiet, tak, czyli że Rybakina poszła z Sabalenką do jednej połówki, to już jest plus, ale zresztą cała naprawdę armata kobiet, które dobrze grają na trawie, poszła w tą część drabinki, gdzie jest na dole, tak, no bo dzisiaj mamy przykładowo, był mecz Żaber-Kwitowa. No, z całym szacunkiem, ale to jest mecz godny swobodnie półfinału. Kwitowa świetna na trawie, w dobrej formie. Żaber, finalistka poprzedniego, tak, roku, z formą może nie była aż tak super, ale jak widzimy, nagle na szlemie 6-0-6-3 chyba bodajże dzisiaj wygrała z Kwitową, więc ten wynik gładki. Teraz następna, przez ćwiartka teraz jest Żaber z Rybakiną. No to jest finał z zeszłego roku, tak? No więc ja się troszkę obawiam, niestety, bo ja jestem takim cichym fanem Rybakiny, ale takim cichym. Wynika to z tego, że też jej trenerem jest Stefan Wukow, którego ja miałem okazję poznać, Ula, czyli moja partnerka i zawodniczka miała okazję poznać. Właściwie no, ona się z nim zna bardzo już długo i dłużej niż ja. Ja na zasadzie cześć i kiedyś bardzo dawno temu chciałem swojej dziewczynie Uli wtedy kupić misia na odległość i on miał swój udział, pomógł mi w tym. Ale to historia, kiedy jeszcze na pewno Rybakina nie była, nawet chyba w pierwszej setce. Ale akurat odnośnie Rybakiny, taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że Ula kiedyś z nią grała w finał 25 w Moskwie. To było z 3-4 lata temu, jak nie więcej. I oglądając ten mecz, no Rybakina tam wygrała 6-3, 6-2. Ja mówię, no sorry Ula, po prostu ona była lepsza, nie? Po prostu jej tenis jest... Nie podpadłeś tym stwierdzeniem? Wiesz co, nie, bo oczywiście no, znalazłem jakieś pozytywy w tym wszystkim, więc jakby chodziło mi bardziej o to, że dziewczyna po prostu zagrała fenomenalny mecz. I na tamten moment wydawało mi się, kurde, dziewczyna zagrała, wiesz. I nie miałem pojęcia, kto to jest na tamten moment. Ale no patrząc tylko i wyłącznie na jej uderzenia, które i tak jeszcze poprawiła poruszanie, no to już na tamten moment widać było, że to jest dziewczyna, która po prostu będzie miała kapitalną karierę, tak, że wszystko jest przed nią, o ile coś się nie wydarzy, no bo zawsze się coś może wydarzyć. Nie wiem, no pamiętam, jak patrzyłem na Kacpra Żuka, jak grał na United Cup, jak grał turnieje w Polsce, Challengery, wiesz, robił ranking 170, to przysięgam. Znaczy przysięgam, no może nie przysięgam, ale no byłem przekonany, że jest na dobrej autostradzie do tego, żeby wejść do setki, tak? I to nawet nie tyle, że
że on musiałby coś wtedy poprawiać. Ja miałem takie odczucie, że on po prostu grając w ten sam sposób, na tym poziomie przez cały rok, bo te punkty zdobywasz cały rok, wiadomo, czasem trafisz gorzej w drabince, czasem nie polosujesz, nie wiem, krzywo się wyśpisz, no ale masz te 25 turniejów, więc trzymając ten poziom, ja byłem przekonany, że on w tej setce się znajdzie. Biorąc pod uwagę, że przez cały rok zdobywałby te punkty. Strasznie ciekawy jestem, znaczy ci rzucam temat, że może dobry byłby temat na wywiad. Co się u niego wydarzyło, jeżeli będzie skory na przykład powiedzieć. No bo pracował też z Alkim Harpatinlisem, tam się ta współpraca w końcu zakończyła. No ciekawy jestem, po prostu ciekawy, no bo teraz trudniej mu jakby, tak, nie wskakuje z powrotem na ten. Tak, troszkę Kacper przepadł, nie, tak spojrzy się i na ranking, i znaczy przepadł w takim słowa tego znaczeniu, że no, jeśli punkt odniesienia będziemy mieli ten ranking koło 170, który miał, i to jak się prezentował jakiś czas temu, i teraz jak spojrzymy na ranking plus na jego występy ostatnie, no to jednak no gdzieś jest taki pik w dół i tylko patrząc przez ten pryzmat, bo mówię, jak się nie wie, nie zna tego backgroundu, tak, to też nie ma co oceniać. To jest taki chyba najtrudniejszy etap tenisowy, moim zdaniem, tak, te challengery, ITF-y, przebić się stamtąd, wyjść stamtąd gdzieś do tej setki, pod setkę, no to jest mega trudny temat. A jak zaskoczy, to już no, w tej setce chyba się łatwiej utrzymać niż do niej wejść. Zgadza się, to wszystko wynika z też rodzaju jakby punktacji tych turniejów, tego wszystkiego, bo ciężko jest, podam ci przykład, jeżeli masz challengera, tak, akurat u mężczyzn, załóżmy, że masz do wygrania za turniej challengera 100 punktów, tak, a jedziesz na turniej ATP, masz 250 punktów, albo 500 punktów, albo 1000. Czyli tam za każdą rundę masz proporcjonalnie, te mecze są naprawdę dobrze punktowane. No i teraz poziom, wcale nie jest tak, że ten poziom na challengerach, szczególnie już mówmy o takich fazach typu półfinał, finał, że on odbiega jakoś drastycznie od meczów na poziomie drugiej, trzeciej rundy, wiesz, czołówki turniejów ATP. No to byłaby bzdura totalna. To ten poziom jest naprawdę zbliżony i teraz ile razy ty musisz zagrać taki półfinał czy finał challengera, żeby móc wystartować w tym turnieju ATP? No to jest trudne. Nie wiem, czy to jest najlepsze. Ja jestem w ogóle fanem największym tego rankingu UTR, bo uważam, że on jest taki najbardziej sprawiedliwy. Bo jednak w jakiś tam sposób algorytm wylicza ci no twój poziom, tak? W pewnym sensie w zależności od tego, z jakim grasz przeciwnikiem, to wszystko ma znaczenie, ile wygrałeś gemów. No ma to, ja bardzo często zresztą nawet sprawdzam sam jako trener, nie wiem, przykładowo przed meczami Uli, jaki dziewczyna ma UTR, bo czasami dziewczyna może mieć ranking 100 albo 120, 150, czyli teoretycznie no całkiem niezły, ale na UTR-ze ma nisko, bo przez pół roku na przykład dołuje, tak? Czyli wiesz, nie wygrywa dużo meczy czy coś, no to ten UTR spada automatycznie. Więc jesteś w stanie przez to dzięki temu na przykład ocenić, w jakiej mniej więcej ona jest formie. Czy ona jest tak samo w drugą stronę. Bardzo często, co mnie zaskoczyło, na przykład raz byliśmy w zeszłym roku w Stanach na takiej serii ITF 60, 80. Wychodzą ci dziewczyny bez punktów. Czasami nawet jeden punkt jakiś w ogóle z zeszłego roku, czyli mówisz, dobra, jakaś wiesz, dziewczyna z koledżu, nie? Pewnie. Znaczy, nie obrażając dziewczyn z koledżu, chodzi mi o fakt, że no dobra, czyli nie jest jakaś jakby, wiesz, no, zawodową jakby tenisistką, no niekoniecznie, no zwał jak zwał. Ale te dziewczyny, naprawdę, większość z nich grała bardzo dobry tenis. Przypomniałem sobie jedną super ciekawostkę. Była dziewczyna teraz, byliśmy na turniejach na trawie przed Wimbledonem, Angielka, nazywa się Isabel Lacey. Ona potrafiła wygrać, słuchaj, na przykład z Brengel, czyli z 50 na świecie, 50-60 na świecie, zrobiła ćwiartkę z Elimek na jednym z turniejów, na drugim pokonała, albo grała 3 sety z taką Kolumbijką. No generalnie dziewczyna, 16 albo 17 lat, Brytyjka, mega talent, to też jakby taka dziewczyna do zapamiętania, Isabel Lacey. Ja dzisiaj patrzę, ona grała Wimbledon, ona miała dziką kartę do Wimbledonu juniorskiego, przepraszam, seniorskiego, do kwalifikacji, nie wiem z kim przegrała, ale przegrała. Ja dzisiaj patrzę na turnieju juniorskim, dostała 2 gemy. Ja się zastanawiam, what the fuck? Wiesz, jakby, jak to jest możliwe, patrząc na poziom gry tej dziewczyny, bo widziałem ją na żywo, mówię, no kurde, nie wierzę, żeby, no okej, Andrzejewa, masz Andrzejewo, 16 lat, ona też mogła wygrać w juniorkę, tak, ale no obiektywnie, te najlepsze juniorki nie grają już
w juniorskim szlemie, w ogóle w ITF-ach, tak? No bo nie mają po co. No nie oszukujmy, akurat u chłopców trochę, u facetów trochę mniej, jeśli o to chodzi, mam na myśli tutaj, wiesz, ten taki transfer. No jeszcze 17-18 lat grają te szlemy, no bo to jest szansa na pozyskanie jakichś sponsorów, pokazania się. Ale u kobiet, jeżeli jesteś dobry, no masz te 16-17, jest od razu już ucieczka. No bo jeżeli możesz zarabiać pieniądze z tego, co robisz, to po co jeszcze się bawić, wiesz, że tak powiem, w obrazki, no. Chociaż, no, wielkie szlemy mają to do ciebie, że tam wygrywasz nawet tytuł nie tyle, co ci coś wiele daje, ale no masz szansę na pozyskanie sponsorów, że ktoś uwierzy w to, że ty będziesz kimś lepszym. Ja zresztą w jednym z postów na tym moim kanale na Instagramie wrzuciłem taką notkę odnośnie procentowych, jakie są procentowe dotychczasowe wejścia do setki zawodników, którzy wygrywali wielkiego szlema, nie, z juniorów. I tam było proporcjonalnie od top 100 chyba do top 50, top 20, nie? No i u Lasek ten procent faktycznie był wysoki i nawet całkiem niezły, jeśli chodzi o wejście do dziesiątki. U facetów bodajże, nie chcę skłamać, bo musiałbym jeszcze, wiesz, odświeżyć to, ale u facetów był trochę mniejszy. No, jeżeli mówię o zwycięzcach wielkich szlemów, nie? U kobiet na pewno ten procent był większy. Dlaczego tak jest? Kurczę, nie wiem. Nie do wyjaśnienia. To tak jak tylko szybko ci powiem, to tak jak trochę z tym, jak taka głupia anegdota, ale ona jest dobra. Jak mężczyzna siedzi na toalecie i jak spuszcza spodnie, to spuszcza do kostek. A kobieta jak siedzi na toalecie, to spuszcza spodnie na wysokość kolan. Nikt nie jest w stanie z punktu widzenia biologii, fizjologii i psychologii wytłumaczyć tego, dlaczego tak jest. Okej. Okay. A jak zapytasz tak każdą pojedynczą osobę, no to faktycznie tak jest. No. Więc to jest psychologia. W ogóle uwielbiam psychologię, kocham psychologię. Dla mnie jest, uważam, no taką fajną dziedzinę. Gdybym mógł studiować, no teoretycznie jeszcze mogę, ale gdybym mógł, to jest na pewno kierunek, który w każdym możliwym kierunku psychologii bym studiował, bo mnie bardzo interesuje. Ale wydaje mi się, że sama praca z zawodniczką jest zupełnie inna niż praca z zawodnikiem od strony mentalnej, psychologicznej, i to też dla ciebie jakieś inne doświadczenie tenisa jest, kiedy jesteś trenerem kobiety, a inaczej byś pewnie pracował, gdybyś miał podchodzić do faceta, nie? Bo to są dwa chyba światy podejścia zupełnie do tematu no, sportowego, tenisowego. Zgadza się. Ja bym powiedział tak, że jak nie upraszczam tego, bo nie mówię, że każdy zawodnik jest taki albo taki, tylko jakbym miał powiedzieć tak, scharakteryzować część damską i część męską, to bym powiedział tak, że z kobietami jak się pracuje, to trzeba uważać, co się mówi, a z mężczyznami możesz być sobą. I jakby to jest ta różnica, że tak jak wcześniej powiedziałem, kobiety są bardziej emocjonalne, I pod tym względem no, musisz trafić z tym podejściem swoim, w jaki sposób się zwracasz, mnóstwo rzeczy ma znaczenie. Więc no, tu jest inny trochę rodzaj pracy, który jest decydujący moim zdaniem faktycznie o tym, czy zawodnisko jest skuteczne, czy nie. Oczywiście tych niuansów jest mnóstwo, to nie da się powiedzieć. Ja też jeszcze nie, jako trener nie zdobyłem żadnych laurów, żeby tutaj się, wiesz, więcej produkować, co jest potrzebne, żeby ktoś coś wygrał. Oczywiście z drugiej strony mam taką wewnętrzną świadomość swojej wartości, pewność siebie wrodzoną, jak to kiedyś mi jeden ze znajomych powiedział, niczym nie popartą. Mam nieprawdopodobny talent do posiadania pewności siebie, niczym nie popartej. No więc no coś w tym jest, taki orzeszek, wiesz, no, ale ja wychodzę z założenia, lepiej być pewnym siebie niż, że tak powiem, niepewnym siebie, tak? A zgodzisz się z tym, że bycie trenerem kobiety jest trudniejsze niż bycie trenerem mężczyzny w tenisie? Bo są takie głosy, że trenerem faceta może być, w cudzysłowie oczywiście, każdy trener, a nie każdy może być trenerem zawodniczki, bo nie każdy ma takie podejście, tak żeby łatwiej było, powiedzmy, dotrzeć do jednej czy drugiej. Czy się z tym nie zgodzisz po prostu? Znaczy, nie zgodzę się z tym, bo uważam, że dobry, nie zgodzę się z tym z tego względu, że uważam, że dobry trener, który ma odpowiedni warsztat pod względem psychologii właśnie, jest w stanie dotrzeć do praktycznie każdego zawodnika, co nie zmienia faktu,
że mogą być współprace, w których no nie do końca się dobrze czujemy, bo to też chodzi o tak zwaną chemię, że najlepsze wyniki zazwyczaj robią tak zwane zespoły, tak, które mają tą chemię. Czy jakbym miał powiedzieć, czy w swojej karierze trenerskiej miałem zawodników, z której tej chemii nie miałem? Były takie relacje, ale nie dałem po sobie tego poznać. Tak, czyli to nie chodzi o to, że ja w pewnym sensie, że nie byłem szczery. Byłem szczery, tylko po prostu to nie, czasami relacja zawodnik, trener zawodnik, tak, to jest w pewnym sensie takie nieprawdziwe małżeństwo w pewnym sensie, tak? I tu jesteśmy skazani na siebie w pewnym sensie, tak, a nie, że jesteśmy takimi swoimi wyborami, że faktycznie, wiesz, tak jak małżeństwo, tak, no jednak wybierasz kogoś przez pryzmat jakiegoś tam spędzonego czasu zazwyczaj, chyba że ktoś jest crazy i robi to, wiesz, szybciej, tak. No ale tu wydaje mi się, że kluczowe jest właśnie podejście trenera, tak, jak potrafi do zawodnika podejść. Nie zgodzę się z tym, że każdy może być do faceta, bo to też pamiętaj, że faceci mają wysokie ego. W większości, a szczególnie czołowi zawodnicy, to ego tam jest na poziomie, wiesz, kosmosu. Co oczywiście też jest zrozumiałe, no bo jeżeli chcesz rywalizować przykładowo, no wyjść na taki kol centralny, masz 15 tysięcy ludzi na Wimbledonie, wiesz, ludzie w krawatach siedzą, płacą kosmiczne pieniądze, żeby móc cię obejrzeć i jak nie jesteś pewny siebie, to cię tam po prostu nie ma. Więc to też nie, na przykład jak ktoś mówi, że Huby, wiesz, robi w gacie, czy przysłowiowo, tak, oczywiście, czy że gra, nie wiesz, czy coś, ja mówię, no spoko, to weź rakietę, weź. W ogóle, ja ci gwarantuję, że ty byś w ogóle wyszedł. Jakbyś ty w ogóle wyszedł, patrząc na tych ludzi dookoła siebie, to byś się zastanowił, co ty tam robisz, tak, i byś, nie wiem, czy nie chciałbyś uciec nawet tamtą, tak, tylko ze względu na to, że robisz to przed tak dużą liczbą ludzi i dodając całą otoczkę, tak, i prestiż turnieju, no. Więc faceci mają duże ego i też nie jest wtedy łatwo tak bardzo do nich trafić, no bo a im bardziej zawodnik jest doświadczony, im starszy z sukcesami, to nie chcę powiedzieć, że każdy, ale oni mają swego rodzaju przeświadczenia, nawyki, które wierzą, dzięki którym wcześniej na przykład osiągali sukcesy, tak, no i bardzo trudno im się na przykład od tych nawyków nie tyle co pozbyć, ale na przykład troszeczkę je upgrade'ować. Trudno im na przykład niektóre rzeczy uwierzyć, tak? No, najprostszy przykład mam z brzegu. Jeżeli zawodniczka w całej swojej karierze była taką klasyczną baselinerką, tak mówię tutaj u Uli, i bardzo dobrze wybieganą i z biegiem czasu lata minęły, mnóstwo kontuzji, mnóstwo perypetii zdrowotnych, to się odbija raz, że na organizmie, dwa na mentalu, tak, na pewności siebie i teraz biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, ona już nigdy nie będzie taką samą zawodniczką jak kiedyś, czyli próba grania w podobny sposób jak kiedyś jest skazana na niepowodzenie, tak, i teraz trzeba było podjąć decyzję, albo próbujemy czegoś innego, troszeczkę tą grę rozwinąć w odpowiednim kierunku, którym na przykład ja uważam, czy ona uważa, czy razem wspólnie tak naprawdę, no bo to trzeba, że tak powiem, znaleźć taki wspólny mianownik tutaj, no to warto spróbować i walczyć o swoje, tak? No bo jeżeli zawodnik nie chce czegoś zmieniać, poprawiać, upgrade'ować, a cały czas osiąga podobne wyniki, no to wtedy jest na to skazany. No. Jeżeli się nie rozwijasz, to stoisz w miejscu, tak? No poruszyłeś ten temat i od razu pomyślałem o powrocie Karoliny Woźniackiej do rywalizacji. Myślisz, że to będzie trudny powrót? No, trochę lat minęło. Co Karolina musi zmienić, albo czego nie zmieniać, nie wiem, w grze, w przygotowania fizyczne, to już jest jakaś tam inna bajka, tak, więc to może się nie zagłębiajmy, ale chodzi mi chociażby o ten styl, o styl gry przede wszystkim, bo wiemy, co prezentowała, jak grała. I teraz pytanie, na ile obecne zawodniczki tenisistki będą dla niej silniejszą konkurencją niż powiedzmy te, które, z którymi rywalizowała te kilka lat temu? Będąc we Włoszech właśnie w tym Piattim przez 2 miesiące, parę razy byliśmy w Monte Carlo, gdzie Karolina mieszka ze swoim mężem Davidem i trenowaliśmy razem wspólnie, więc akurat, no, o, czekaj, słuchaweczka mi wypadła, sorry. Refleks jest. Mieliśmy okazję trenować razem i szczerze mówiąc, ja nie widziałem jej tak dobrze grającej, to raz. Dwa, Piotrek Woźniacki, który też był w trakcie treningów,
tak samo stwierdził, że Karolina po skończeniu, bo jeszcze ona wtedy nie powiedziała, że ona wraca. Mi to trochę śmierdziało, mówię, kurde, niemożliwe, po dwóch ciążach, wiesz, po dwójce dzieci, ona w takim gazie, mówię, no ja wiem, że to jest maszyna, ale no bez przesady, nie? A ona naprawdę po prostu, no, grała świetnie. Piotrek jeszcze Woźniacki mówił, że ona gra dosłownie tak, wszystko tak, jak on by chciał, jak on ją prosił, żeby ona grała, jak ona grała. A jak teraz, jak ona nie gra, to ona robi, wiesz, dokładnie to, co on by chciał wtedy, nie? No więc jak ona jeszcze teraz ogłosiła ten powrót, no to mówiąc szczerze, oczywiście przez to, że długo nie grała, no to ten trochę może być jak u Svitoliny, nie? Że wiesz, parę tam turniejów, taki ten stresik będzie większy, wiesz, trochę się trzeba znowu pewnie do tego przyzwyczaić, ale generalnie poziom ma. Słuchaj, to jest maszyna generalnie. To jest fizycznie to jest maszyna. To ja nie no, to jest nie, to jest, jeżeli miałbym powiedzieć, to Karolina jest na podobnym poziomie jakbym fenomenu pod względem fizyczności jak Iga Świątek. To jest podobny poziom fenomenu, jeśli chodzi o fizykę. Z tą czyli to różnicą, co? Że... Powrót do czołówki taki realny naprawdę? Moim zdaniem tak, to jak najbardziej. To bez względu. To ja myślę, że ona przez to, że ona sama czuje, że dobrze gra, wiesz, na treningach, tak, to nabrała większej chęci do tego, że to w ogóle ma sens. No bo wcześniej, wiesz, ona miała tu przecież te problemy jakieś zdrowotne z tymi, jakieś tam zapalenia, już nie pamiętam, jak to się tam nazywało, no jakieś tam schorzenie, które, wiesz, no nie jest łatwe i ma je do końca życia, no to wydawałoby się, że po co jeszcze ma się szarpać, tak? No ale ona kocha tenis, taka jest prawda. Stać ją na wszystko. Mieszkają całą rodziną w Monte Carlo, bajkowe życie. Nic nie musi. Nic nie musi, ale z drugiej strony też się nudzisz trochę. Nie, wiesz, to też jest tak, że no, szukasz swojego zajęcia. Nie? No, wydaje mi się, że chyba fajnie jest na turze po prostu, że jednak mimo wszystko czasem trochę zatęsknili za tym, nie? Żeby pojeździć, bo to jest fajne życie. No, możliwość zwiedzania świata, poznawania różnych ludzi. Oczywiście to też męczy, więc to nie jest tak, że to jest zawsze super. Ale no nie wiem, są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którzy są bardziej domownikami. Ja na przykład jestem typowym, klasycznym podróżnikiem. Mógłbym z dnia na dzień się przeprowadzić dzisiaj do, nie wiem, Arabii Saudyjskiej. No dobra, może nie Arabii Saudyjskiej, tak powiedziałem, ale załóżmy Portugalii, tak? Dzisiaj jestem w Portugalii, mógłbym się jutro tu przeprowadzić i spokojnie bym sobie tutaj mógł żyć i prowadzić życie. No. Więc wydaje mi się, że po prostu zatęskniła za tym, a jestem przekonany, że Piotrek Woźniacki razem z nią też mają duże plany po prostu. Oni w to wierzą, że... Bo to dało się odczuć. Oni nie mówili w trakcie tych treningów, że ona wraca. Nie wiem, czy wydaje mi się, że oni troszeczkę tą informację też tam ukrywali, wiesz, żeby tam chyba w ogóle miała jakiś tam wywiad czy coś, żeby ta informacja wcześniej gdzieś nie wypłynęła, więc gdzieś tam to może trzymali, ale to mówię, to już mi śmierdziało tam, jak się umówiliśmy na trening. Za dobrze to wyglądało. Ja się śmiałem, bo miałem przyjemność z Maratem Safinem podbijać, jak w tym Piat Team byliśmy. Dinara chciałem namówić, ale Dinara już nie grał, jakby nie była w klubie, żeby grać. No to mówię, Karolina, słuchaj, bo ja, wiesz, ja robię te analizy wszystkie, nagrywam też praktycznie wszystkie te treningi i tak dalej. Uważam, że jest to bardzo istotne i jedna z rzeczy, którą jest mocno niedoceniana w tenisie, w Polsce to już w ogóle, a z kolei, nie wiem, porównując na przykład do piłki, to jesteśmy w tenisie, wiesz, lata świetne za piłką. Wiadomo, też inne budżety, ale generalnie sama też forma i chęć rozwoju pod tym względem. Ale mam nagrane, jak z Karoliną też odbijam, tak? Wiadomo, ja umiem odbijać coś tam już nie tak dobrze jak kiedyś, ale... Coś tam odbijesz jeszcze. Tak. Jutro opublikuję, jak znajdę, to jutro opublikuję. Okej. Okay. Nie wiem, kiedy będziesz wrzucał ten wywiad, ale dobra. No. Wchodzi we wtorek rano, więc... dobra. Więc pilnujmy dat. Piotrek, godzina nam mija, więc powoli będziemy kończyli. Zaczęliśmy Wimbledonem, skończmy Wimbledonem. W Polsce dosyć dużo się mówiło jeszcze przy okazji tego meczu Huberta z Dżokowiczem na temat ciszy nocnej na Wimbledonie. Temat bardzo istotny, mało istotny, jak ty do tego podchodzisz, bo przykładowo Dawid Olejniczak ciągle powtarza, jak komentuje mecze, że on by tę ciszę nocną zniósł na ten czas Wimbledonu i że no jest to po prostu no coś, co przeszkadza temu turniejowi i to bardzo. Ja się z nim jak najbardziej zgadzam. Uważam w ogóle, że
nie jest skandalem to, że ta cisza jest. No bo ja rozumiem, okej, mają swoje zasady, mają po prostu turniej jest częścią życia w ich, nazwijmy to, no tak, części świata, czy części Londynu, zwał jak zwał, nie ma problemu. Ale nie rozumiem, uważam, że to jest totalny kretynizm i skandal, że oni puszczają mecze, które wiedzą, że się nie skończą. To jest po prostu, no, dla mnie to jest niebywałe, bo ja jako zawodnik, jeżeli miałbym możliwość grania tam, to prawda, może zawodnicy powiedzą, słuchajcie, no to jest Wimbledon, więc tak czy siak chcę grać, ale no, dla mnie to jest po prostu kretynizm, bo to mega wpływa też na wynik meczu, bo załóżmy, gdyby Hubi wczoraj kontynuował grę z Dżokiem, może by się skończyło 3-0 szybciutko, tak? Bo Hubi by się złamał, że dwa razy mu się nie udały tiebreaki i trzeciego seta dostałby szybko, nie wiem, 6-3, 6-2, wiesz, bo dostałby jednego breaka, dwa, bo jeszcze myślami był w poprzednim secie. To strasznie też wpływa na po prostu przebieg spotkania. Uważam, że czasami może nawet wypaczyć wynik spotkania, bo jednak wychodząc na mecz, wychodzisz na niego zazwyczaj raz, no chyba, że przez względy pogodowe nie jesteś w stanie tak kontynuować meczu, no bo masz deszcz, ale naprawdę to uważam, to jest chore. To Anglicy generalnie mają sporo tych takich swoich zasad, których my nie do końca jesteśmy w stanie może tak w 100% zrozumieć, bo uszanować jak najbardziej, nie ma problemu, spoko. Jakby przyjeżdżasz, ja się dostosowuję do ciebie, bo to są twoje rewiry, tak, ale uważam, że jako turniej to jest słabe, po prostu słabe. I to nie chodzi o, niech oni utrzymają tą ciszę nocną, skoro jest im potrzebna, spoko. Wiesz, to nie o to chodzi, że tej ciszy nocnej nie może być, tylko niech oni nie, tak ustawiają te mecze, żeby nie ładować się w tę ciszę, wiesz, że oni nie są w stanie dokończyć meczu. No to poruszyłeś temat, który mnie strasznie bulwersuje. Okej, okay, ale to wiele osób bulwersuje, dlatego też musiałem zapytać ciebie o zdanie, bo w Polsce jest gorąco to komentowane, a jeszcze właśnie po tym spotkaniu Huberta z Nowakiem, jeszcze gdzieś tam mocniej ta dyskusja gdzieś tam się rozbudziła. Ale Hubertowi to akurat na dobre wyszło, więc akurat to myślę, że... Jest całkiem nieźle, niech będzie. Tak, względem Hubiego uważam, że ona była bardzo pomocna, bo pomogła ochłonąć i na nowo, wiesz, uwierzyć w swoje możliwości, bo mówię, tak czysto na korcie, przecież ta atmosfera tam była gorąca. O Jezu, tam było, wiesz, szczególnie jeszcze dach zamknęli, tam jest gorąco wtedy, parno, no dwa tiebreaki przegrane w ten sposób, no tam musiało kipieć w środku, no musiało, no. Więc dobrze się stało, dla niego to dobrze się, moim zdaniem dobrze się stało. Koniec końców i tak nie udało się wygrać, no ale i tak szapoba, i gdybym miał czapkę, to czapka z głów, że... Bo ty masz czapkę. Ale Dokowicza. Tak. Ja jestem Hubi. Nie, ja też tym Hubi, ale nie obrażę się, jak Nowak wygra, chociażby z tego względu, że no, wygrał Australię, wygrał Rolanda. Moim zdaniem, nigdy nie byłem fanem Dżokowicza, ale jak otwiera się szansa na to, żeby wygrał 4 wielkoszlemowe turnieje w roku, to wiesz co, nawet mu kibicuję, jak bardzo za nim nie przepadałem nigdy, tak gdzieś moja sympatia jest większa względem niego. Nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. Tak jak Roger powiedział, że jak skończył już grać, tak, to w pewnym sensie zaczął nawet jakby kibicować Dżokowiczowi, bo to dla sportu jest generalnie bardzo dobre, no bo im więcej rekordów, im więcej wielkich liczb, o których ludzie będą mówić w tenisie, no to dlatego tenisa lepiej i więcej im będzie się mówić, tym lepiej. A ja uważam w ogóle, że tenis byłby super kosmicznie popularny, gdybyśmy wprowadzili zasadę jednego serwisu. Nie dwóch, tylko jednego. Ostro. Jednego. Tak, tylko problem polegałby na tym, żeby to też drastycznie, na przykład na ten moment, drastycznie by zmniejszyło, przetasowałoby kompletnie wartość zawodników, czyli na przykład, kurczę, no nie wiem, czy Hubi byłby dalej 20 na świecie, ale uważam, że być może powinna powstać, no nie wiem, może nowa dyscyplina, która wygląda identycznie, ale z jednym serwisem, żeby wszyscy byli, wiesz, na punkcie zerowym, jakby na starcie razem, i że ruszył dopiero w tur, bo wydaje mi się, że kurczę, no na przykład mecze facetów na Wimbledonie się czasami ciężko ogląda. Na przykład ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś mógł oglądać mecze Karlowicza. No nie jestem w stanie, no, po prostu dla mnie to jest tak nudne, czyli, że... Czyli Isnera też. I Isnera tak, chociaż tak ładnie się jakoś tak, wiesz, zbierał do tych uderzeń, taki Amerykanin był, wiesz, luz miał w tym wszystkim, więc jeszcze to jakoś szło, on się uśmiechnął, coś zażartował.
Na Karlowicz? Kurde, no. Service machine. No service machine i zero emocji, wiesz, taki być może bardzo sympatyczny facet, bo akurat nie znam, bardziej z opowieści słyszałem, że mega fajny facet, ale no ale tenis, no nie wiem, no wyobraź sobie mecz Karlowicz-Isner, no. No sorry, no nie idę na to, no nie, mimo że kocham tenis, no to nie idę na to. No. No dobra, mam nadzieję, że trochę większe emocje przed nami w tym drugim tygodniu. Dzięki Ci Piotrek za poświęcony czas, za rozmowę. Mam nadzieję, że po Wimbledonie jeszcze gdzieś tam się uda nam złapać i gdzieś tam podsumujemy, zepniemy klamrą cały turniej. Trochę może więcej jakichś tam statystyk, ciekawostek gdzieś tam wyłapię i trochę pogadamy gdzieś tak bardziej statystycznie, analitycznie spojrzymy na ten turniej. No mi na przykład, jak przygotowuję analizę, które czasami wrzucam tam do siebie na koncie na Instagramie, no to zajmuje mi 5 minut. Możesz podać nick konta, żeby każdy wiedział, gdzie się można zapytać. Ja mam Piotr Gadomski. Piotr Gadomski, 007. Na Instagramie. Tak, na Instagramie. No nie jest to jakoś wymyślna nazwa, ale czasami, wiesz co, ja na przykład jak robię analizę w ogóle kogokolwiek, jakiegoś zawodnika, to zajmuje mi z 5-6 godzin. Więc... Minimum, no nie zdarzyło mi się szybciej niż 5 godzin. A z kolei jak na przykład czasami, bo wrzucałem już wcześniej na przykład analizy Sabalenki ze Świątek, z Rybakiną, co tam się dzieje i tak dalej, bo to naprawdę, no nie powiem, że każdy to może dostrzec, ale ja to widzę. Przez to, że też długi czas nie byłem na kortach, nie wchodziłem na korty, no to bardzo mocno rozwinąłem tą sferę właśnie patrzenia na mecz przez pryzmat tego, co widzę i wiesz, analizy tego, co widzę, i jak to mogę wykorzystywać do swoich zawodników. I więc jest to na pewno plus tego okresu, w którym nie mogłem po prostu wchodzić na kortę. A z kolei mogę obiecać, że jeżeli Świątek będzie w finale, to zrobię taką analizę. No to trzymamy tutaj ze spoko. Zapraszamy na kanał do Ciebie na Instagrama. Nie, no to nie, to premiera będzie u Ciebie wtedy. A, no to chyba, że tak się umawiamy. No to tak się umawiamy. Tak. Ale musi być w finale. Być w finale. To taka umowa na koniec. Dobra, dzięki Ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, trzymaj się. Dzięki, Piona, dziękuję.